Hej kochani, dziś zrobimy sobie takie większe zbliżenie, bo będziemy malować kreski za pomocą nowości Beauty Blender Liner Designer. Zobaczymy, czy to jest w ogóle coś warte, czy to jest warte 20 euro, bo to tutaj tyle kosztuje w Polsce, pewnie około 80 zł. Tak wygląda opakowanie. W środku mamy Liner Designer, który wygląda zupełnie jak kostka do gry, ale jest gumowy, co mnie zdziwiło. Myślałam, że będzie sztywny, a jest taki gumowy. I mamy też dołączone takie lusterko. Tu mamy łapkę do lusterka. Teraz możemy w dowolnym miejscu sobie to przykleić, żeby móc przy tym malować. No nie wiem, czy to będzie takie niezbędne. Będę malować po prostu w zwykłym lusterku chyba. I tu mamy cały przewodnik po kreskach. Jakie kreski można zrobić? Można też używać do obrysowywania konturu ust. No to teraz spróbujemy namalować tym kreski. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam tutaj liner, który jest dosyć taki... No, skomplikowane w użyciu, że pokazywałam Wam w Get Ready With Me Mua Matte Black Eyeliner, który no, ma dosyć ciężki w użyciu aplikator, bo jest sztywny na takim patyku. Się stresuję, powiem szczerze, bo nie chcę zepsuć mojego makijażu. Eyeliner naleciał mi teraz do oka niestety. Czy ciężko mi tu malować przed kamerą? Próbuję dalej. Szkoda, że to się, powiem Wam szczerze, nie przykleja jakoś fajnie. Jakby się tutaj przykleiło, to miałabym, o, tak jak teraz, to miałabym wolną rękę. Jakby się przyklejało, to słuchajcie, byłby naprawdę świetny wynalazek. A tak to nie wiem, czy to jest taki niezbędnik. Jedź tu, może chwilę posiedzisz, o. Słuchajcie, zupełnie, ale to zupełnie nie podoba mi się mój dzisiejszy eyeliner, a to dlatego, że ten liner mi zaczął nawalać, zasychać i brzydko się nim maluje. No ale dobra, dokończę ten test. Pomaluję na drugim oku, zobaczymy, czy uda mi się uzyskać taką samą jaskółkę. Jaskółka jest okej, ale wiecie co, no jeżeli to tylko mi pomaga robić jaskółkę, to, że tak powiem, jest niewielka pomoc. Obracamy to po prostu na drugą stronę, także pamiętajcie, żeby wytrzeć właśnie ten liner designer. Chyba dziwnie mi wyszło, nie wiem, jakoś nie idą mi dziś kreski. No nie, nie jest prosto, muszę to zatrzeć. Okej, w miarę się poprawiłam, zmyłam, oj, słońce nam wychodzi, słuchajcie, pogoda jak zwykle szaleje. W miarę się poprawiłam i teraz spróbuję zrobić drugie podejście, ale ten liner zaczął mi tak zasychać, słuchajcie, ostatnio jest naprawdę taki sobie. Na razie póki co ten liner designer mi dużo nie pomaga. Myślałam, że będzie bardziej pomagał przy robieniu kresek, a tak naprawdę jest to po prostu kawałek plastiku. Także druga kreseczka. Nawet się trzyma, przystał się trochę. Teraz się trzyma, to może trzeba było go tak właśnie popompować, żeby się przystał do skóry. Dobra, chwila prawdy. Nie, te kreski nie są takie same niestety. Idą w tą samą stronę, ale się różnią, także niby to ułatwia, bo widzicie, tak samo jak ta taśma wtedy przyklejana. Niby łatwiej, bo idą kreski w jedną stronę, ale tak naprawdę jak malujemy resztę kreski, to nie widzimy dokładnie, co robimy. Więc teraz wyrównam sobie te kreski i już do Was wracam. No dobra, kochani, makijaż jest skończony. Jestem trochę wkurzona na liner, bo mi trochę zasechł, także trochę się z niego taki bubel robi powoli. Rozlewa się i zasycha tu brzydko na opakowaniu. Nie wiem, jakoś nie jestem fanką już tego linera. Jakoś ciężko mi się nim maluje. Co do samego liner designer, moim zdaniem szkoda pieniędzy. Mówię Wam to szczerze. Lepiej sobie takie coś wyciąć z kawałka gumy czy kawałka papierka i też sobie przykładać albo na przykład, tak jak Wam pokazywałam, z taśmy klejącej. Tutaj mamy niby lusterko dołączone, które jest strasznie małe, moim zdaniem nieprzydatne. Lepiej sobie po prostu użyć pudarniczki. No nie wiem, taki zbędny gadżet. Troszeczkę jestem zawiedziona. Myślałam, że troszeczkę mi to bardziej ułatwi zadanie, a tak naprawdę tylko mi skomplikowało. Fajne to, że on faktycznie do tej skóry trochę przywiera, jak naciśniemy mocniej. To jest jedyny plus. Nie chcę tu być taka negatywna w tym filmie, ale mimo wszystko uważam, że to jest troszkę strata pieniędzy. Dajcie mi znać, czy mieliście z tym coś do czynienia. Widziałam to na Instagramie, robi to niesamowitą karierę. Wszyscy nawet dodają z tym filmiki, bo to taki super fajny, mały gadżecik, ale za tyle kasy, kurczę, to powinno kosztować tak naprawdę 5 zł, a nie 80, także troszkę żałuję wydanej kasy, ale nie żałuję, że zrobiłam dla Was test. Dajcie znać, co sądzicie, czy chcieliście go kupić, czy może go kupiłyście, czy może u Was się sprawdza. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest kolejny jakby gadżet niepotrzebny w naszej kosmetyczce. No i kochani, widzimy się już w kolejnym filmie, w kolejnym teście. Zostawcie kciuki do góry dla wszystkich testów. Pa, pa!